Lecimy? Lecimy. Artur, jesteśmy świeżo po konferencji prasowej przed walką z Mariuszem Wachem, pierwszej konferencji prasowej i wszystkich uwag oczywiście przykuł twój garnitur. Jakaś historia kryje się za tym strojem? Tak. Historia to dopiero będzie. Historia to dopiero będzie. Ją tworzymy na razie. Teraz test. Nie, oczywiście mam teraz na swoją galę przygotowaną w Gliwicach. Będzie przygotowane w ogóle, wjedziemy z moimi dziećmi odjebani tak samo w garniturach. Także powiem wam, to w ogóle jest masakra. Tutaj widzisz Artur Szpilka, Cross Different, jest petarda. Także powiem wam, no chyba lepiej mi w garniturze, nie? To we wszystkim chyba dobrze. Personalizowane, tak? Ale idziesz w to? To jakiś po prostu nowy biznes, czy tak zupełnie nie? Nie, idę, oczywiście. No fajnie zacząć się ubierać elegancko. I tak idę, oczywiście. Nie będę tego mówił może dokładnie. Miałem już wcześniej pomysł. Chciałem sobie tak naprawdę uszyć sobie garnitur na KSW, na walkę Michała. No i tak nagle, kurczę, spodobało mi się, mówię, nie no, idę w to. Dobra, drugie spotkanie oko w oko z Mariuszem Wachem. Gdzieś emocje rosną? Słyszałeś, co mówiłem, jestem jak kot, więc raczej nie staram się tego po prostu wdrążać, czy one rosną, czy nie. Oczywiście żyłem, było tam, serce mocniej biło, ale tak jak mówię, no jeszcze mi się wydaje z miesiąc czasu, więc spokojnie, będzie tak dwa tygodnie, tydzień przed walką, no to już będziemy te emocje ważyć. Gdzieś tutaj dzisiaj w dyskusji, jak tak słyszysz, że nie wiem, że Mariusz nie bardzo wierzy, że ty ruszysz do przodu, to już widać, że czasami chciałbyś wybuchnąć. No, to prawda. Tam akurat... Kiedy twój czuły punkt? Nie. Ciężko mi powiedzieć, bo tak naprawdę trochę zabiło od niego hipokryzją, bo kiedy on ruszył do przodu na przykład w których walkach, widziałeś Mariusza, który szedł do przodu, dlatego to też... Z Millerem. Przyszedł do przodu, na zasadzie lewy, prawy, no dobra, powiedzmy. No ale to też wiesz, dlatego nie, po prostu, tak jak mówię, kot. Marek Piotrowski, kot. Okej, sparingi to jest... Buduje energię, a potem ruszamy z impetem, także spokojnie. Sparingi to jest oczywiście historia, która ciekawi po obu stronach, tak? Bo i jemu ciężko jest dobrać sparing partnerów. Ja uważam w ogóle, że on nie znajdzie żadnego z takich sparing partnerów, a ja na jego zasadzie mogę znaleźć. Ja uważam, że Ustinow jest zawodnikiem, który bardzo przypomina Mariusza, a nawet więcej powiem, mocniej bije niż Mariusz Wach, jest silniejszy, więc dodatkowo będzie trzeba się skupić. Właśnie, Ustinow, mówiłeś jeszcze o Robercie Cheleniusie. Kiedy oni pojawią się tutaj w Warszawie? Kiedy te sparingi zaczynasz? Właśnie trzeba pytać Andrzeja Gmitryuka. Z tego co wiem, to Helenius przyjeżdża 20, ale nie jestem pewny. A Ustinow czeka coś na paszport, nie wiem o co tam chodzi. Ja tu tylko sprzątam. Okej, ale generalnie zapowiadają się naprawdę bardzo dobre te przygotowania, bo oczywiście, to są nazwiska, które naprawdę pozwolą wypracować tę formę. Oczywiście, uważam, że bez... No naprawdę niezastąpiony będzie w tej walce Ustinow jako sparring partner. Naprawdę oglądałem go, ma naprawdę strasznie podobny styl do Mariusza, tyle że on jeszcze bije więcej niż Mariusz, bo on nawet jak ktoś robi uniki, on tam jeszcze, wiesz, Ustinow tam wciska te ciosy, Mariusz już odpuszcza, więc to by było dodatkowe, musiałbym fajnie, bo nawet jakbym gdzieś tam został, od razu musiałbym wychodzić. Więc 130 kg wagi, silniejszy od Mariusza. Uważam, że lepszego sparring partnera nie mógłbym sobie wymarzyć, jeśli chodzi o te przygotowania i o Mariusza. Okej. To, że ty się teraz wyciszasz, to jest nowa rzecz, czy gdzieś z Dominikiem Zguinem już też to próbowałeś stosować? Też to było, tylko teraz kategorycznie już tak na 100%, bo tam czasami sobie wchodziłem na Ring Polska, na coś jeszcze ten, ale to nie, że nie mogłem, że sobie powiedziałem, że nie, tylko chodziłem sobie, oglądałem wywiady, a teraz nie oglądam nic. Na zasadzie zdarzy mi się na przykład z przyzwyczajenia wejść na ten i tam nawet pierwszy mi coś zobaczy, zaraz wychodzę, mówię, ty, miałeś tu nie wchodzić. A na Instagrama na takie rzeczy nie wchodzę. Jedyne co było, to moja kobieta wchodzi, a jedyne co sobie pozwoliłem, to dwa dni, które byłem na walce Michała. No to tam wstawiałem snapki, ale to nie czytałem, tylko że wiesz, siema, tu jesteśmy na tej zasadzie. I to było wszystko. Ale faktycznie cię to aż tak nie mocno mówił, dekoncentruje? Nie wiem, czy dekoncentruje, czy nie. Tak jak ci powiedziałem, kot. I kurde, skupiam się na tym, co powinienem teraz robić, a nie wszystko w koło. A jednak internet kradnie nam troszkę czasu. Kradnie, nawet głupich rzeczy się dowiesz. Niech o sobie, bo ja nie czytałem w ogóle, tylko na zasadzie temu, co się stało temu. I masz takie wahania emocji. Uważam, że
bez tego mogę się skupić na sparingu. Powiem wam szczerze, że na przykład kurwa, naprawdę jest pięknie. Okay, czyli nie ma tak jak chociażby przed walką z Tomaszem Adamkiem, że ty sprzedajesz bilety, wszystko obsługujesz? Nie, ja się nie zajmuję dosłownie niczym. No, zajmuję się ciężkim treningiem, przygotowaniem się na Mariusza na 100% i to wszystko. Dzięki. Dzięki. Yeah.